Cześć, witajcie, z tej strony Paweł Więcek. Lubicie wodę filtrowaną od Duffy? Ja muszę przyznać, że jestem jej wielkim fanem i wiem, że wy także. Dlatego z inicjatywy marki Duffy, czołowego polskiego producenta urządzeń do filtrowania wody kranowej, przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych przez was pytań dotyczących jakości wody filtrowanej od Duffy. Wszystkie te pytania zadamy dziś naszym ekspertom. Zapraszam na rozmowę. Doktor inżynier Ilona Gałązka-Czarnecka z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Pani Ilona interesuje się projektowaniem żywności, przemianami oraz poprawą stabilności składników odżywczych i prozdrowotnych w żywności i bada związek diety ze stanem zdrowia i jej wpływem na długowieczność. Michał Sosiński, specjalista chemik z laboratorium Formaster SA, producenta filtrów Duffy. Porozmawiamy dzisiaj o faktach i mitach związanych z wodą filtrowaną. Na szczycie listy najczęściej zadawanych pytań przez klientów marki Duffy jest pytanie, które brzmi następująco. Czy woda filtrowana za pomocą filtrów Duffy jest całkowicie pozbawiona minerałów? Przede wszystkim musimy pamiętać, że woda poddana filtracji, czyli woda filtrowana, nie jest pozbawiona składników mineralnych. Sam proces filtracji nieco zmienia jej skład, ale ona nie jest wodą zdemineralizowaną, dlatego że demineralizacja wody to zupełnie inne procesy. To na przykład proces osmozy, wymiany jonowej. W ogóle tak jakbyśmy chcieli podać definicję tej wody demineralizowanej, to jest to taka woda, która nie zawiera w sobie rozpuszczonych gazów, na przykład dwutlenku węgla, tlenu czy też azotu i praktycznie jest pozbawiona składników mineralnych. Ona nie jest wodą konsumpcyjną. Ona oczywiście ma swoje zastosowanie, ale w innych branżach przemysłu, na przykład w branży motoryzacyjnej, w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, a gospodyni domowa dolewa tą wodę do żelazka. Natomiast woda filtrowana, woda wodociągowa czy też woda butelkowa, to zupełnie inny przedział, z reguły od 100 do 1000 mikrosiemensów na centymetr. Panie Michale, czy prowadzicie na bieżąco takie badania w waszym laboratorium? Ta woda w naszym laboratorium posiada przewodność na poziomie około 600 mikrosiemensów na centymetr, czyli według tego, co pani powiedziała, jest ona gdzieś tam w połowie tej stawki przeznaczonej dla wody pitnej. Tak? Po filtracji natomiast, filtrami standardowymi, otrzymujemy wodę na poziomie około 400 mikrosiemensów. Więc widać, że jest widoczny, zauważalny jakby spadek tej przewodności, ale to są wartości dalece odbiegające jeszcze od tego, którymi charakteryzuje się woda demineralizowana. Także na bieżąco mamy to badane i kontrolowane, nie ma obaw. To w kontekście tego, co powiedział pan Michał, pytanie do pani jako do ekspertki w zakresie żywienia. Czy w takim razie woda może uzupełnić nasze dzienne zapotrzebowanie na minerały? Przede wszystkim musimy powiedzieć, że składniki mineralne do naszego organizmu możemy dostarczać również z wody, z pożywienia, czasami także suplementów. Musimy także podkreślić, że ich dostarczanie do organizmu takie stabilne ma bardzo duże znaczenie, dlatego że one pełnią bardzo wiele istotnych funkcji prowadzących po prostu do zdrowia. Bardzo godnym podkreślenia jest fakt, że składniki mineralne, które są zawarte w wodzie, są w postaci zjonizowanej, czyli charakteryzują się bardzo dobrą biodostępnością. W naszym przewodzie pokarmowym są bardzo dobrze absorbowane. Myślę, że uzasadnione jest, abyśmy jednak nastawiali się na to, żeby dostarczać składników mineralnych z dobrze zbilansowanej diety i uzupełniać je właśnie spożywając wodę. Pojawia się czasem takie stwierdzenie, że jednym z minerałów, którego zawartość, którego poziom wzrasta podczas procesu filtracji, jest sód. Co to jest za pierwiastek i dlaczego jest owijany niesłusznie zresztą taką złą, ponurą sławą? Faktem jest, że my spożywamy dość dużo sodu w diecie, przede wszystkim z soli kuchennej, czyli z chlorku sodu i z pokarmów, które zawierają sól kuchenną. To są przetwory mięsne, to są sery podpuszczkowe, ale bardzo dużo produktów wysoko przetworzonych. To jest głównie źródło sodu w naszej diecie. Z wodą wodociągową przyjmujemy czy pokrywamy jego zapotrzebowanie zaledwie wynoszące około 2%.
w przypadku wody filtrowanej, która właśnie nieco jest wzbogacona w ten sód, to jest to pokrycie zapotrzebowania wynoszące 4%. Więc ten udział sodu z wody jest naprawdę bardzo niewielki w stosunku do tych innych produktów. Faktycznie, i to jest też warto podkreślić, sód jest pierwiastkiem niezbędnym. On pełni w naszym organizmie bardzo wiele istotnych funkcji i my musimy go dostarczać. Jeszcze pytanie do pana Michała. Jak wyglądają parametry zawartości tego pierwiastka w wodzie Dafi? Z naszych badań wynika, że rzeczywiście wchłanialność sodu z wody to jest około 2%. Jakieś, biorąc pod uwagę średnią zawartość sodu w wodzie w polskiej kranówce, WHO zaleca, aby spożywać sodu nie więcej niż 2 gramy na dobę. Więc opierając się o te dane, właśnie wyliczyliśmy, że ta suplementacja sodem, nazwijmy to, w przypadku picia kranówki to jest te 2%. W przypadku picia kranówki przefiltrowanej przez filtry Dafi, które redukują nadmierną twardość wody, to jest około 3-4%. Także widzimy, że to są niewielkie różnice, a zyskujemy dzięki filtracji wiele, bo zyskujemy smaczniejszą wodę o lepszym smaku i zapachu, zyskujemy wodę bez niechcianych substancji niebezpiecznych, takich jak metale ciężkie, a przy okazji dbamy o nasz sprzęt AGD. Ustaliliśmy zatem, że filtry węglowe Dafi posiadają potężną moc, także w zakresie wzbogacania wody w te niezbędne dla naszego organizmu minerały. Ale czy to oznacza, że można filtrować także wodę nie tylko kranową, ale na przykład ze studni, czy choćby z górskiego potoku? Ja uważam, że jeżeli myślimy o tym procesie filtracji, to zdecydowanie powinniśmy filtrować wodę, której pochodzenie jest dla nas znane, czyli tak naprawdę to filtry uważam, że są dedykowane do wody kranowej, wody wodociągowej i takie w moim odczuciu jest założenie producenta. Niektórzy zgłaszają, że te drobinki węgla z wkładów filtrujących są widoczne po otwarciu opakowania, bądź też przedostają się do wody i widnieją gdzieś na dnie dzbanka filtrującego. Czy to zjawisko, pani doktor, jest szkodliwe dla zdrowia? Przede wszystkim musimy podkreślić, że węgiel aktywny jest składnikiem naturalnym i w pełni bezpiecznym. On jest otrzymywany z drobinek, znaczy on jest otrzymywany z drzewa, z łupinek, skorupek, z różnego rodzaju nasion, ale co ciekawe, już nawet Hipokrates stosował go przeszło 2400 lat temu i podawał go swoim pacjentom jako właśnie środek leczniczy. Obecnie w medycynie jest także bardzo szeroko i bardzo powszechnie stosowany i nie ma co do niego żadnych wątpliwości, dlatego że jest składnikiem, podkreślę to jeszcze raz, naturalnym, nietoksycznym, bardzo dobrze przebadanym i ma nadzwyczajne właściwości adsorpcyjne i dlatego właśnie służy wielu pacjentom w momencie, kiedy jest biegunka, niestrawność. On świetnie adsorbuje bakterie, toksyny, kiedy są problemy, czy jakaś jest infekcja, czy zatrucie pokarmowe. Też tutaj myślę, że ciekawostką jest fakt, że węgiel aktywny jest powszechnie stosowany w wielu filtrach. Z mojego punktu widzenia, z mojej wiedzy jest to tak bardzo naturalny i niebudzący wątpliwości obecny składnik, że nie mam tutaj podstaw, ja ani również w jakikolwiek sposób do obaw, jeżeli chodzi o węgiel aktywny. To jeszcze pytanie do pana Michała związane z tym tematem. Dlaczego drobinki tego węgla czasem pojawiają się bądź w opakowaniu, bądź właśnie na dnie dzbanka? No to jest to tylko i wyłącznie wizualny mankament, bo tak jak pani doktor wspomniała, to jest całkowicie naturalny i bezpieczny surowiec. I właśnie z tej naturalności wynikają te problemy. On się cechuje zmiennością struktury. Jedne partie mogą być bardziej podatne na kruszenie, inne mniej. Co jest nie bez znaczenia przykładowo w trakcie transportu bądź produkcji filtrów z tym węglem aktywnym. Natomiast nie ma się co przejmować. My oczywiście opracowaliśmy i te procedury są, procedury startowe, które pomagają jakby jak największą ilość tego pyłu i tego węgla usunąć na starcie podczas montażu takiego nowego filtra w dzbanku. Natomiast ze względu na tą jego naturalną
naturalne pochodzenie, nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego w 100% całkowicie. Panie doktor, od pewnego czasu dosyć dużo mówi się o wszechobecności tak zwanego mikroplastiku, drobniutkich cząstek, które atakują nasz organizm, odnajdywane są nawet w rybach, w zasadzie wszędzie. Jak to się ma w kontekście dzbanek filtrujący, a butelka z plastiku? Mikroplastik jest ogromnym problemem, praktycznie jest wyzwaniem cywilizacyjnym i my wszyscy musimy dołożyć wielkich starań, żebyśmy po prostu ograniczyli ilość polimerów syntetycznych w naszym życiu. Znajduje się w organizmie, często we krwi, może nawet przenikać kobiece łożysko. Jest to ogromny problem. On może oczywiście przenikać do naszego organizmu z bardzo wielu różnych obszarów. Ten kontekst cały czas naukowcy badają, ale musimy pamiętać, że jeżeli nawet mamy do czynienia z filtrem, to on, czy z dzbankiem, to on przechodzi masę odpowiednich badań, również takich, które dopuszczają go do użytkowania i zwykle to konsument go użytkuje. Natomiast jeżeli myślimy o opakowaniach, które znajdują się w przemyśle spożywczym, w których też pakowana jest bardzo często żywność, czy chociażby woda butelkowana, to tutaj nie znamy całego cyklu życia tego produktu. Więcej stosujemy różnego rodzaju po prostu materiałów polimerowych, tym bardziej zanieczyszczamy środowisko tym mikroplastikiem. On jest praktycznie w tym momencie, można powiedzieć, wszędzie. W związku z tym powinniśmy tutaj zwrócić na to uwagę i ten wybór dla mnie woda filtrowana czy butelkowana jest bardzo prosty. To jest kwestia zdrowotności, ekologii, również kwestia ekonomiczna. Również być może niektórzy konsumenci zadadzą sobie takie pytanie, czy można byłoby zrezygnować w związku z tym z wody butelkowanej, gazowanej. Ja należę do tych konsumentów, którzy od czasu do czasu lubią w diecie mieć wodę gazowaną. To na koniec pytanie do pani doktor, takie może trochę podsumowujące całą naszą dyskusję. Jaka jest według pani taka największa przewaga wody filtrowanej nad wodą butelkowaną? Woda filtrowana to na pewno wybór proekologiczny, ekonomiczny. Ja zachęcam do tego, żeby wykonać takie badania i takie wyliczenia oszczędnościowe i zobaczyć, ile możemy oszczędzić w skali miesiąca, czy też nawet w skali roku, ale wydaje mi się także, że woda filtrowana może być czasami bardziej atrakcyjna w składzie, jeżeli chodzi o zawartość składników mineralnych, niż niejedne wody butelkowane, na przykład woda butelkowana, woda źródlana, czy też właśnie nisko zmineralizowana. Uważam także, że woda filtrowana, możemy nawet użyć takiego stwierdzenia, to woda taka uniwersalna, dlatego że jej skład pozwala na to, że praktycznie każdy konsument może ją spożywać. Ona nie ma ani zbyt niskiego, ani zbyt za wysokiego poziomu składników mineralnych. A co jest też dla mnie na przykład bardzo istotne, nie zawsze musimy ją przygotowywać, czyli tutaj bardzo taka funkcjonalność, jeżeli chodzi o jej użytkowanie. Ja wiem, że na pewno są tacy konsumenci, którzy bardzo lubią wodę gazowaną. Ja się również do nich zaliczam. W swoją dietę od czasu do czasu uzupełniam w taką wodę. Robię to po prostu w domu, czyli wodę filtrowaną próbuję i pod swoje potrzeby prowadzę proces gazowania jej dwutlenkiem węgla. Natomiast ja bym tu jeszcze wróciła na momencik do kwestii tej proekologicznej, dlatego że jako konsumenci powinniśmy zwrócić uwagę na ilość różnych odpadów polimerowych, które my na co dzień generujemy we własnym gospodarstwie domowym. I wiem, jak to jest, jeżeli chodzi o ilość butelek, ilość opakowań polimerowych, jak tego dużo tworzymy. To ja jeszcze dodam o jednej niewątpliwej zalecie wody filtrowanej w stosunku do tej butelkowanej. Mianowicie chodzi o to, że nad wodą filtrowaną my mamy ciągłą kontrolę, bo filtrujemy wodę wodociągową, która jest poddawana rygorystycznym testom, analizom, która spełnia rozporządzenie, o którym mówiłem wcześniej, i filtrujemy wodę filtrami wysokiej jakości, które są badane. Dzbanki są również badane pod kątem migracji niebezpiecznych substancji. My oczywiście zalecamy, aby tą wodę spożywać w ciągu 12 godzin. Dzięki temu mamy pewność, że
ta woda jest ciągle świeża. Natomiast sięgając po wodę w butelce w sklepie, nie wiemy, co się z nią dzieje w trakcie tego, jak ona przemierza drogę z rozlewni do tego sklepu i potem do naszej ręki. Także myślę, że o tym też warto wspomnieć, o tej sferze jakby kontroli, tak, nad tym produktem i ostatecznie nad wodą. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie, za fascynującą rozmowę, przekazanie solidnej porcji wiedzy oraz skuteczne rozprawienie się z mitami na temat wody filtrowanej. Bardzo serdecznie dziękuję. A ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.